No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony jak zwykle, Jamci to jest, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować kolejnego Q&A na moim skromnym kanale. Jeżeli dobrze liczę, jest tu już 90. materiał z owej playlisty, więc naprawdę zacna liczba. No i przechodzimy do odpowiadania na kolejne wasze pytania. Już mi się coś rzuciło w oczy, więc zaczynamy od tego zagadnienia, cytuję. Kiedy nagrasz Szoguna 2 i drugie pytanie tego samego pana, czy sądzisz, że Rosjanie nas napadną? Jeśli chodzi o Szoguna 2, no to, no cóż, no co ja mam wam tak naprawdę powiedzieć? Planuję go ograć od dawna, ale kiedy to zrobię? Czy mi się w ogóle to uda zrobić? Tylko czas może to pokazać. Wiecie, nie żeby coś, ale obecnie mam zakolejkowane co najmniej, i to mówię z ręką na sercu, co najmniej 100 gier, jakie chciałbym wam pokazać na kanale, a cały czas do owej listy dochodzą nowe tytuły growe. No i potem tak to właśnie jest. I ja wiem, że z waszej perspektywy może się wydawać, że się po prostu obijam, bo coś obiecuję, potem przez 4 lata tego nie robię. No ale jednak oceńmy wszyscy racjonalnie. Wrzucam około 6 klipów filmowych na tydzień. Do tego robię po 2-3 godzinne strumyki, co daje łącznie plus minus około 10 godzin samego nagrywania i ktoś do mnie dzwoni, przepraszam. No i taka to robota, dobra, już jestem, takie życie, takie rap, można by było powiedzieć. Musiałem odejść w sprawach służbowych, potem na dobrą sprawę jeszcze Bianka mnie zaczepiła odnośnie towaru ze sklepu, żebym też jej pomógł, no i przeteleportowałem się o kilka godzin, ale jestem. To jest najważniejsze, że się udało dzisiaj powrócić. No i o czym to ja ostatnio mówiłem? Chyba o tych klipach filmowych, więc każdego tygodnia nagrywam 6 klipów filmowych, do tego robię po 2-3 godzinne strumyki, co daje plus minus około 10 godzin samego nagrywania, a i tak więcej, no i to myślę luźnym Wacławem licząc ze 2 razy więcej, co najmniej 2 razy więcej czasu spędzam nie na nagrywaniu przy kanale, ale na technikaliach. Na technikaliach, których wy tak naprawdę nawet nie widzicie, w postaci renderu klipów, odpisywania na komentarze, pisania tagów, robienia miniatur, intr, wrzucania i tak dalej, i tak dalej. Do tego dodajcie pracę zawodową na pełen etat, no i właśnie firmę żony, z której to przed chwilą wróciłem. No i też się rzecz jasna staram tam pomagać, a szybko zacznie wam brakować doby, więc dobrze jest jak jest. I tego się trzymajmy, ja się rzecz jasna zawsze staram się nagrywać najwięcej gier ile tylko mogę, a Szogun będzie, no będzie, pewnie kiedyś będzie, a kiedy będzie, no będzie jak będzie. No i nie rozgrzebujmy tego dalej. Aha, no to dzwoni teraz domofon, zaraz. Uła, no dobra, powróciłem do was już po raz trzeci poniekąd, majestatycznie niczym jutrzenka na tym materiale, taki mam stosunek przerywany do powyższego klipu, ale bez podtekstu proszę, wy zbereźniki, ja wiem jakie wam kosmate myśli chodziły po głowie, nic z tych rzeczy. No ale dobrze, nawet tego nie będę wycinał, powiem wam szczerze, bo to w dobitny sposób pokazało to, o czym mówię, pokazałem wam to, o czym prawie w tle, można powiedzieć, na żywym organizmie. Ja wielokrotnie na kanale zwykłem powtarzać, że jestem potwornie mocno zabieganym człowiekiem. Wielu ludzi w to nie wierzy. Wielu ludzi myśli, że to jest tylko taka figura erotyczno-retoryczna. No nie jest tak. Nie do końca tak to wygląda. Z uwagi na to, że zazwyczaj rzeczywiście mam tak naćkane plany dnia, taki harmonogram dnia, że nie ma gdzie szpilki wsadzić. Jak się spóźnię z jedną rzeczą, to potem mi kawalkadą się psuje wszystko. No i niestety, no daleko szukać. Wczoraj na przykład wstałem do roboty o 5:50. Z chęcią bym wstał później, ale nikt mnie o zdanie nie pyta. Wróciłem do domu na dobrą sprawę, jak już wszystkie obowiązki ogarnąłem, o 23:00. I to była pierwsza godzina, w której pojawiłem się w domu. O 23:00. I co zrobiłem po powrocie do domu? Nawet nie siadłem do obiadu czy do czegokolwiek innego, tylko siadłem do kompa, żeby znowu przygotować klip na kolejny dzień, coś tam porenderować, coś tam obrobić, otagować, podpisywać na parę komentarzy, dopiero potem jedzenie, mycie garów, spać. Wiadomo, człowiek idzie w kimę, no bo kolejny dzień znowu pełen wrażeń. No i tak to jakoś leci. Co zrobić? A klipy zazwyczaj staram się nagrywać weekendami w większości, dlatego że weekend, wiadomo, wtedy mam troszeczkę oddechu, ale to też nie jest tak, no bo wiecie, jak się tego nazbiera z całego tygodnia, to potem efekt jest taki, że faktycznie jeden dzień weekendu zazwyczaj siedzę, taką normalną dniówkę odwalam, nie? 8 godzin przy kompie. No, tak więc, a jeżeli muszę coś nagrać w tygodniu, zazwyczaj staram się to nagrywać późną porą, kiedy już niestety lecę często na pysk, z uwagi na to, że... Z uwagi na to, że co?
Widzicie, gubię wątek. Z uwagi na to, że po prostu wtedy mam mniej obowiązków. A teraz, jak zasiadłem trochę wcześniej, kiedy tu nagrywam, jest godzina 17, środek tygodnia, no to, no widzicie, jedna rzecz, druga rzecz, pewnie zaraz telefon zadzwoni, no. Ale nieważne, nie o tym chciałem, taki off-top. Co ja chciałem powiedzieć? O Total Warach mówiłem, więc nawet gdyby, powracając do meritum sprawy, nawet gdyby brać pod uwagę tylko Total Wary, no to też wypadałoby wam pokazać na kanale jeszcze Warhammera 3 Total War, no bo to myślę całkiem fajna gra będzie, Kislev i tak dalej, Shoguna 2 Total War, bo myślę, że to są bardzo ciekawe klimaty, starożytna Japonia, no ekstra, jeszcze te dodatki są bardzo fajnie wykreowane, no klimacik prima sort, ROM Total War 2, bo to w sumie też całkiem intrygująca gra była, ROM Total War 1 Remaster, no bo w końcu ROM Total War 1 był, no, drugim moim z rzędu ulubionym Total Warem w historii, więc wypadałoby również tego remastera kiedyś, no, spróbować. Myślę, że to by mogło być bardzo fajne. Thrones of Britannia Total War, bo gra jest podobno troszeczkę gorsza, ale realia ciekawe, miejsce ulokowania gameplayu bardzo fajne, a i przy okazji Thrones of Britannia Total War jest o tyle fajnym tytułem, że również go kupiłem specjalnie na poczet nagrywania na kanale i siedzi też się kisi u mnie na półce w domu praktycznie od lat, nieruszony, a szkoda, czemu ma się kisić, a to wcale nie tanie wydanie było. Aha, już się ktoś dobija do drzwi, un momento. No i powróciłem do was już po raz czwarty, ale tak jak mówiłem, wycinać tego nie będę, bo również o tym było mówione. I kontynuując, do tego jeszcze rzecz jasna, wielkimi krokami nadchodzi Napoleon Total War, którego nigdy w życiu nie ogrywałem, bo zawsze byłem święcie przekonany, że to jest tylko takie rozszerzenie, tylko taki dodateczek do samego Empire Total War'a, a to jednak chyba jest pełnoprawna kolejna odsłona, mi się teraz wydaje, w każdym razie wy mi tak pisaliście, więc zawsze byłem nim żywo zainteresowany, nigdy go nie doświadczyłem. I zobaczcie, że w tej krótkiej chwili ciurkiem wymieniłem tytuły tylko jednej konkretnej marki, które spokojnie mogłyby wypełnić kanał na, no myślę, cały rok to spokojnie. Naprawdę nawet bym się nie musiał starać, żeby te wszystkie gry nie ograć w jeden rok. Konkludując, czas pokaże, a co do drugiego pytania, czy sądzę, że Rosjanie nas zaatakują? Czy sądzę, że to jest realne zagrożenie dla Polski? Wiesz co, ciężko przewidzieć odległą przyszłość, bo sytuacja na świecie szybko potrafi się zmieniać, a czasem jedna bzdeta jest w stanie zapoczątkować efekt łańcuchowy i doprowadzić tym samym do nieprzewidywalnych reperkusji, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiego zagrożenia, bo choć Federacja Rosyjska to kraj agresywny, no z tym się raczej każdy zgodzi, i że tak powiem niepoczytalny w swoich działaniach, to fizycznie nie miałby w takim kroku interesu. Wiecie, ja wiem, że u nas cały czas się neguje znaczenie zrzeszeń w stylu NATO czy Unia Europejska, bo nie oszukujmy się, wiemy jak to z nimi bywa. Historia nam pokazała wielokrotnie, że sojusze są dobre wtedy, kiedy inni mogą coś na nich zyskać, ale gdy to Polska musi coś zyskać, no to i to my na przykład potrzebujemy czegoś, to już nagle się okazuje, że to może nie warto, może lepiej olać, a po co się mieszać, a lepiej się wycofać, a może lepiej zerwać sojusz. Tak bywało i tak być może będzie również w przyszłości, ale jednocześnie wcale nie musi tak być. Równie dobrze w momencie podobnego ewentualnego ataku kraje zrzeszone mogą odpowiedzieć całą swoją siłą i ostrym zdecydowaniem. Nikt tego nie przewidzi. I właśnie dlatego jest to swego rodzaju kot Schrödingera. Ergo, atak na Polskę jest zbyt niebezpieczny dla Rosjan, a biorąc pod uwagę fakt, iż Unia Europejska ma spójne granice, ma ogromny potencjał ludnościowy i gospodarczy, a NATO z kolei ma całe bazy wojskowe z amerykańskimi żołnierzami na naszym terenie, no to raczej mielibyśmy jak w banku, że bez echa podobna agresja by nie przeszła. I nie chodziłoby tutaj o pomoc Polakom, bo nas niestety nikt na arenie międzynarodowej nie lubi, w każdym razie no większość za nami nie przepada, chodziłoby po prostu o prestiż. Jeśli takie zrzeszenia musiałyby się wycofać pod naporem jednego fanatycznego kraju, to by oznaczało, że są po prostu bez sensu i fizycznie rozpadłyby się w trymika, a no do tego nikt rzecz jasna ręki by nie przyłożył.
I to właśnie owa natura kota Schrödingera powoduje, że w krajach pierwszego świata nie ma już wojen. Oczywiście ktoś może podać dowód apagogiczny w postaci Ukrainy i obalić moją tezę, ale Ukraina nie jest tutaj porównywalna względem Polski. Czemu? Bo Ukraina, choć leży blisko nas, to nigdy nie należała do żadnego z podanych zrzeszeń, więc nikt nie miał interesu, aby stawać w jej obronie i właśnie jeśli mówimy o polskim bezpieczeństwie, to bardziej mnie trapi stabilność sąsiadów niż sam fakt ataku na nas. Niestety, ale Rosja dąży do imperialistycznej ekspansji. Praktycznie odkąd pamiętam, a Putin jako jej przywódca wielokrotnie powtarzał, że upadek ZSRR był największą katastrofą w historii Ziemi i że będzie dążył do jednoczenia wyodrębnionych ziem. I zresztą to właśnie robi i to właśnie robił i niestety również prawdopodobnie to będzie robił w przyszłości. Krym, rejon Donbasu, wcześniej Gruzja i rejony Abchazji, Mtaneti, do tego dodajcie Naddniestrze, które teoretycznie nie zostało oficjalnie wcielone do Federacji Rosyjskiej, no ale jednak nieoficjalnie nim właśnie jest. Mołdawia nie ma tam absolutnie żadnej władzy, żadnego prawa wstępu, są spójne granice, a cały region jest obstawiony rosyjską armią po dziś dzień, czyli zobaczcie, że Ukraina już praktycznie z każdej strony jest otoczona wojskami i wpływami ze wschodu. Kolejny skrawek Rosji znajduje się, a zresztą bardzo też dobra wypowiedź, można tutaj do mojej bieżącej wypowiedzi dodać wypowiedź polityków Federacji Rosyjskiej. No już teraz nie pomnę, nie przygotowałem się, nie pomnę kto to powiedział, bodajże minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, no ale jajec sobie odgryźć nie dam, no ale był swego czasu parę, no nie wiem, tygodni, może miesiąc temu, ten słynny temat podnoszony na arenie ogólnoświatowej, kiedy to ów minister przyznał oficjalnie, po prostu w telewizji. Tam dziennikarze go pytali, jak można rozwiązać impas w Donbasie, no i tą ciężką sytuację na Ukrainie, no bo rzecz jasna, Rosjanie cały czas uważają, że to nie ich wojna, oni się tam w ogóle nie pamiętają, nie, my rączki mamy czyste. No oczywiście jest to bujda na resorach, no ale ten pan na wizji odpowiedział, że mają koncepcję na rozwiązanie problemów w Donbasie, no i jest to najlepsza możliwa koncepcja, a mianowicie rozbiór Ukrainy. Zniszczenie państwa, jakim jest Ukraina. On to powiedział normalnie w telewizji, więc Federacja Rosyjska nawet się nie kryje ze swoimi chęciami, z tym, że no miałaby smaczek na coś takiego, prawda? Oni to prawdopodobnie już planują, tyle tylko, że pytanie brzmi, kiedy to wdrożą w życie. A odpowiedź na tak zadane pytanie jest rzecz jasna oczywista, a brzmi ona w najmniej odpowiednim do tego momencie, kiedy Zachód po prostu będzie skupiony swoją uwagą na innych rejonach świata. Kolejny skrawek Federacji Rosyjskiej znajduje się przecież na północ od nas i Putinowi bardzo na rękę byłoby dołączenie go do swoich ziem drogą lądową przez Białoruś. Białoruś, która jest biedna, zadłużona u Rosjan, do 10. pokolenia w przód ma niestabilne władze i podobny rytm kulturowy. Tęsknoty za Sowieckim Sojuszem. Wiecie, nie chcę wyjść na wieszcze apokalipsy, ale to właśnie tego się obawiam najmocniej, jeżeli chodzi o Rosję, mianowicie, że Ukraina i Białoruś przestaną istnieć. A my utracimy tym samym ten słynny bufor przed wschodem, o którego utworzenie tak twardo walczył Józef Piłsudski. I o ile Ukraina się będzie opierała ręcoma i nogoma, o tyle wchłonięcie Białorusi, moim subiektywnym zdaniem, nastąpi jeszcze za mojego życia. No i współcześni generałowie oraz politycy nie powinni zadawać sobie pytania, czy to nam grozi, ale po prostu kiedy to nastąpi. Choć rzecz jasna, mam nadzieję, że się mylę, no bo to by do niczego dobrego nie doprowadziło, przynajmniej z naszej perspektywy, no bo Rusy to by się cieszyli. Kolejne pytanie. Co sądzisz i czy zagrasz w League of Legends? Proste pytanie, prosta odpowiedź. Nie. I nie tylko nie zagram w ów tytuł, bo nie przepadam za grami MMO, ale głównie dlatego, że takie molochy mają wysoki próg wstępu i są jawnymi czasopochłaniaczami i wiem, że już chcecie napisać, jak to nie lubisz MMO, skoro grasz w czołgi i do niedawna grałeś w okręty, ale wiecie, to zupełnie inne gry. WOD jest odstępstwem od mojej reguły z uwagi na realia, których dotyczy. Po prostu lubię broń pancerną, lubię militaria, okres II wojny światowej, zimnej wojny, to są wszystko ciekawe wątki.
Fascynuje mnie właśnie ten okres i ów oręż. Tylko dlatego od roku 2011 siedzę w grze, aby cieszyć oko czołgami. Nie żeby konkurować z innymi graczami, ta konkurencja w ogóle mnie nie interesuje. Ja chcę się bawić maszynami historycznymi. No i również konceptami, wiadomo, tam prototypami, projektami i tak dalej. Z kolei, dlaczego nie lubię MMO? Bo są to gry, z których nic poniekąd nie wynika, a najdrobniejsze efekty w nich można odczuć dopiero po 100 godzinach farmienia. No to wiecie, no, zamiast przez 100 godzin popykać w jakąś inną grę, albo nawet 6 niezależnych produkcji, no bo przecież to, na litość boską, to jest 100 godzin, to można 6 osobnych gier przejść, no to gracie niejako zapętleni jak mucha na jednej czy na kilku mapach, robiąc ciągle te same rzeczy. Ja po prostu odpalę inne gry. Wolę odpalić kilka innych produkcji, poznać chociaż jakąś fabułę, jakoś spędzić ten czas w miarę efektywnie, by móc potem powiedzieć: przeżyłem fajną, ciekawą historię. Słowem, z grami MMO jest dokładnie tak samo jak z telenowelami. Szkoda mi na nie czasu, wolę obejrzeć film. Kolejne pytanie. Grzechu, co sądzisz o hipotezie panspermii? No, dla tych, co nie wiedzą, to nic bereźnego. Panspermia to teoria naukowa mówiąca o tym, że życie we wszechświecie nie jest kwestią tylko Ziemi, a po prostu jest ono w jakimś stopniu powszechne w kosmosie i jednocześnie rozsiewane pomiędzy ciałami niebieskimi poprzez meteoryty i asteroidy. Zresztą zgodnie z tą hipotezą naukowcy zakładają, że nawet życie ziemskie zostało w ten sposób zasiane i być może kiedyś funkcjonowało ono na Marsie, który z tego co wiemy przecież posiadał własną atmosferę i wodę w stanie płynnym, a to poniekąd podstawa dla życia. Tak oto wielu naukowców jest zdania, że to Mars, że tak powiem, skaził onegdaj Ziemię życiem. Czy jest to możliwe? No, w sumie tak. Czemu nie? Czy brzmi to logicznie? Tak. Tym bardziej, że na meteorytach odnajdywaliśmy już coś, co przypominało sobą skamieliny bakterii. A co ja o tym myślę? No z tym Marsem to bym może aż tak mocno nie przesadzał, ale ogólnie uważam, że hipoteza, wiecie, zasiewania życia pomiędzy planetami poprzez tego typu okruchy skalne jest jak najbardziej logiczna i całkiem prawdopodobna. Osobiście nie widzę najmniejszych przeszkód czy też przeciwwskazań, które uniemożliwiałyby przenoszenie prymitywnych organizmów żywych pomiędzy planetami. Tym bardziej, że bakterie ciężko jest wytępić w 100% i nawet w przelotach kosmicznych, pomimo tego faktu, że nasze sztaby naukowe starały się odkazić i zdezynfekować lądowniki księżycowe przed misją, to i tak okazało się, że coś na nich zostało i co ciekawe, to coś przeżyło całą podróż na księżyc, z powrotem, no i lądowanie. Jak i dwukrotne przechodzenie przez ziemską atmosferę, co przecież też powinno odkazić cały kokpit. Na to jednak daje do myślenia. To dlatego obecnie uważa się, że my sami, kolonizując planety, będziemy także rozsiewali po nich zalążki życia. Bo jest to nieomal nieuniknione. No, rzecz jasna, przeciwnicy teorii panspermii są zdania, że to niemożliwe, aby życie przetrwało długotrwałe podróże kosmiczne z uwagi na wyeksponowanie na promieniowanie, które przecież jest szkodliwe i wręcz sterylizuje ciała niebieskie. Ale jak jednocześnie udowodniono, owa opinia jest mocno nad wyraz, bo wystarczy kilkunastocentymetrowa warstwa skały. No i promieniowanie tam teoretycznie dotrze, ale już nie wysterylizuje bakterii. No a bakterie są w stanie przetrwać za hibernację przez nieomal nieskończenie długi czas. Podsumowując, panspermia, jak dla mnie, jest we wszechświecie nie tyle możliwa, co po prostu wręcz nieunikniona, choć owa teoria ma także swój radykalny odłam wyznawców, którzy uważają, że życie jest w ten sposób zasiewane nieprzypadkowo. To znaczy jest zasiewane na konkretnych planetach, bo panuje nad tym jakaś tajemnicza, odwieczna cywilizacja, która sztucznie wytwarza owe zarodniki i wysyła je w konkretnych kierunkach. No ale chyba nie muszę wam uzmysławiać, jakie mam podejście do podobnych indywiduów, to znaczy w sumie indyferentne. Tak to mądrze ujmę, no ale jednak umówmy się, że jest to równie mądre, co teoria o wklęsłej Ziemi, no bo przecież wiadomo, że Ziemia jest wklęsła, no wszyscy wiemy, że Ziemia jest wklęsła, gdyby nie była, to by się buty nie ścierały przy krawędziach, przy chodzeniu, prawda, a jednak od środka, to jest niepodważalny dowód naukowy, no i może z tym was zostawię. Dobra, pozwólcie, że dziabne herbatki mówi trochę zaschło, no i polecimy dalej. Kolejne pytanie, już coś widzę. Co uważasz na temat ewentualnego sojuszu Rzeczpospolitej z III Rzeszą przed II wojną światową?
jakie skutki by mogło to nieść, takie porozumienie według ciebie? I drugie pytanie tego samego pana, jakie masz zdanie na temat sympatii innych narodów Europy w stosunku do Polski i Polaków? Z grubsza chodzi o to, czy nasz kraj, jak i obywatele są według ciebie postrzegani dobrze, czy źle poza granicami? No trochę już o tym opowiedziałem tak mimochodem na tym klipie. Ale zaczynając od początku, poruszyłeś tutaj słynny wątek, taki dosyć rozpowszechniony w literaturze specjalistycznej, wątek paktu Ribbentrop-Beck, podnoszony choćby przez Bogusława Wołoszańskiego. Mianowicie znaczna część historyków uważa, że faktycznie sojusz militarny pomiędzy Polską a Niemcami, dokładnie taki sam, jaki istniał pomiędzy III Rzeszą a Włochami, był możliwy do osiągnięcia jeszcze przed II wojną światową. Rzekomo były nawet prowadzone wstępne rozmowy w tej sprawie, ale na skutek zerwania ich ze strony polskiej III Rzesza ostatecznie zrobiła jak zrobiła, no wiecie, wrzesień 39 i tak dalej, i tak dalej. Ale jak było naprawdę, tego nie wiemy. Ja z kolei powiem tak, czy była możliwość paktowania z Niemcami? Prawdopodobnie tak. III Rzesza szukała wtedy wielu sojuszników, a sytuacja międzynarodowa była co najmniej niepewna, to znaczy jak dotąd Francja i Wielka Brytania bezustannie się wycofywały, rzucając mniejsze kraje Europy na pastwę nazizmu, ale Hitler nie mógł przewidzieć, kiedy dobra passa się skończy. Do tego człowiek ten miał świadomość, że komuniści nie będą się biernie przyglądać kolejnym podbojom w Europie Środkowej, no bo raczej jasnym było, że ZSRR powolnymi krokami dąży do ogólnoświatowej rewolucji. Jego gospodarka wyznaczana była poprzez doktrynę ekonomii wojennej. Wszystkie fabryki ciężkiego przemysłu przestawiały się na działa i pociski. Armia Czerwona była wyposażana w bystrochodne tanki, nadające się jedynie do prowadzenia wielkich ofensyw, i to na dalekie tereny, nie do wojny defensywnej. A skoro o czołgach mowa, no to również warto zauważyć, że bolszewicy produkowali ich więcej niż cała reszta świata. Ten jeden kraj, Związek Radziecki, produkował więcej czołgów niż cała kula ziemska. Wszystkie kraje świata razem wzięte do kupy. Dodajcie do tego ich wcześniejsze próby dokonywania inwazji na stary kontynent, podejmowane jeszcze przez Lenina, a także słowa samego Stalina mówiącego o tym, iż rewolucja musi objąć cały świat, a uzyskacie niemal pewność ataku ze wschodu, więc pytanie nie brzmiało w tamtych czasach czy, ale bardziej kiedy. Hitler raczej się tego domyślał, zresztą, ba, powiem więcej, wszyscy się tego domyślali. Dlatego przed wojną z III Rzeszą zachodnia Europa próbowała wymusić na Polsce prawo militarnego naruszenia granic z uwagi na to, że już przed wojną analizowano możliwość zjednoczonego ataku wyprzedzającego na ZSRR, tylko że armie musiałyby przejść przez nasze tereny, co było wbrew obowiązującemu prawu. No mimo wszystko Beck odrzucił to wraz z polskim rządem, odrzucili podobną propozycję, bojąc się, że uchwalenie takich przepisów będzie tożsame z utratą suwerenności kraju polskiego, który dopiero co świeżo pojawił się, zamajaczył na mapach świata, no i bardzo szybko, wiecie, tak samo szybko jak się pojawił, tak samo szybko mógł z nich być wymazany. Inna kwestia, że to by dało gwarant 10-sekundowej wojny poszczególnym krajom. No bo co, tacy Francuzi albo Brytyjczycy będą sobie chcieli przechodzić przez nasze ziemie, teoretycznie w ogóle nie zainteresowane inwazją na Polskę, ale wystarczyłaby jedna decyzja, żeby nagle od zgupia frant wszystkie ich oddziały rzuciły się na nasze wojska, na nasze garnizony, na nasze miasta, na nasze zakłady przemysłowe. Od środka nawet nie zdążylibyśmy wtedy tej armii zmobilizować. Wojna idealna, wygrana w 10 sekund. No bo skoro damy innym krajom prawo do zbrojnego wejścia do Polski, nikt nigdy nie dałby nam 100% gwarantu, jak podobny pakt zostanie wykorzystany. I wiem, że to, co teraz mówię, brzmi dziwnie, bo na historii w szkole raczej się o tym nie uczy, a szkoda. Wiecie, no, przemarsz Zjednoczonej Europy przez Polskę, zmasowany atak na Sowiety, zduszenie komunizmu jako idei w zarodku na całej kuli ziemskiej jeszcze przed II wojną światową. Ktoś, kto tego słucha, może sobie pomyśleć, że staremu grzechowi się troszeczkę klepki poprzestawiały i odpłynął w alternatywną rzeczywistość, ale nie. To naprawdę, to wszystko była prawda, a ja oglądałem nawet kiedyś na ów wątek cały zbiór programów dokumentalnych na kanale Discovery Historia. Zresztą pamiętam, że nawet wam się wtedy chwaliłem na kanale, że od kilku dni systematycznie, codziennie oglądam jeden z najbardziej interesujących i porywających programów historycznych, jakie w życiu widziałem. W
programie tym było strasznie dużo informacji i takich kuluarów, które szokowały, i to nawet fascynata historii. Pokazywali tam autentyczne prywatne depesze wysyłane pomiędzy ówczesnymi politykami Europy, nagrania z posiedzeń kongresów, parlamentów i narad, potwierdzone cytaty dyktatorów, to było coś. Pamiętam, że nawet przytaczali tam teksty o tym, jak Hitler przed wojną wypowiadał się na temat Stalina, no i vice versa. Bardzo to było fajne, strasznie mnie to zaciekawiło, tylko że kurde właśnie, no nie pamiętam, jak się te programy nazywały, to mi wyszło z głowy, a bardzo wielka szkoda, bo nawet byłbym skłonny to sobie kupić na DVD. Europa dążąca do wojny, Europa w przededniu wojny i tam jeszcze jakieś daty w tej nazwie chyba były. Coś to takie, jakieś coś było, no jakiś to taki ten tytuł był, no ale kurde, już sobie niestety tego nie przypomnę. No ale powracając do meritum, bo nie o to chodzi w waszym pytaniu, konkludując. Europa domyślała się, że komuniści zaatakują i Hitler także o tym wiedział, dlatego szukanie sojuszników było dla niego wcale nie głupią ideą. Z kolei o samych Polakach nie miał z gruntu złej opinii, pomijając fanatyzm, no i nazizm jako taki, publicznie mówił, że cenił sobie personę Józefa Piłsudskiego i że jest pod wrażeniem waleczności Polaków. To wielokrotnie podczas II wojny światowej na te tematy wchodził, nawet kiedyś powiedział takie słynne słowa. Oczywiście tutaj sparafrazuję, gdybym miał technologię Rzeszy i waleczność Polaków, podbiłbym cały świat. Mimo wszystko ja, patrząc na pakt Ribbentrop-Beck, rozpatruję go w zupełnie innych kategoriach i kwestiach, to znaczy nie zadaję sobie pytania, na ile realny był sam pakt, bo uznaję, że gdyby się to odpowiednio wszystko potoczyło, sytuacja, funkcjonowanie poszczególnych person, no to realny być może by był. Ja sięgam o krok dalej i zadaję pytanie, czym by on zaowocował, a niestety, ale jestem stuprocentowo pewien, że niczym dobrym. I gdyby doszło do jego podpisania, to skończylibyśmy jeszcze gorzej, niż skończyliśmy w historii. Choć być może ciężko to sobie wyobrazić. Już tłumaczę, dlaczego tak myślę. Mianowicie, po podobnym pakcie opcje na drugą wojnę były dwie. Albo Rzesza by ją przegrała, albo by ją wygrała. W tym pierwszym przypadku, czyli przegranej, reperkusje byłyby okropne dla Polaków i Polski. Straszliwe, nie do objęcia ludzkim umysłem, bo jako przegrani bylibyśmy utożsamiani przez świat jako ci permanentnie źli, którzy spowodowali wszystko, co się wtedy wydarzyło. Słowem, to nas obarczono by winą za obozy koncentracyjne, to nas obwiniono by za mordy, zniszczenia, holokaust, bestialstwa, całą wojnę, eksperymenty na ludziach, bo to my bylibyśmy utożsamiani jako poplecznicy nazistów. I ja wiem, że no i tak polemika międzynarodowa stara się nas stawiać w podobnym świetle, no to raczej każdy sobie z tego niestety sprawę zdaje. Wiem, że zarówno Niemcy, jak i Rosjanie oraz Izrael, nawet czasem Amerykanie, wszyscy starają się zrzucić całe to historyczne gówno na nas, no ale nie mają argumentów. Gdyby z kolei doszło do podpisania paktu, no to by te argumenty mieli i to jak najbardziej prawdziwe. Kolejną rzeczą są rekompensaty za straty wojenne. Przecież Polska by po prostu zbankrutowała, gdyby musiała płacić innym krajom takie rekompensaty, które niechybnie musielibyśmy spłacać. Aj, niewyobrażalne, nie do objęcia ludzkim umysłem bestialstwo ze strony ZSRR w momencie, gdy ten przeszedłby granicę. I znowu po raz kolejny, ja wiem, że Armia Czerwona zachowywała się różnie na naszych ziemiach, a po wojnie wyznaczyła sobie z Polski strefę okupacyjną, ale alternatywna historia byłaby powielokroć gorsza. Ba, powiem więcej. Byłoby możliwe, że po II wojnie Polska zostanie wręcz zmieciona z powierzchni ziemi i fizycznie, właśnie tak jak wcześniej mówiłem, wymarzy się ją z map świata. Z kolei gdybyśmy wojnę wygrali, na współkę z III Rzeszą, no to tylko pozornie scenariusz wyglądałby lepiej. Prawda jest taka, że trzeba być bardzo naiwnym człowiekiem, aby przypuszczać, że Hitler mógłby się wiązać jakimś długotrwałym sojuszem z kimkolwiek na świecie. Wystarczyło słyszeć, co mówi podczas orędzi do narodu niemieckiego. Wiecie, w tych słynnych przemowach, gdzie w ekstatycznym uniesieniu wydzierał się na bezbrzeżne tłumy, gestykulując niczym opętany przez szatana kultysta. W swoich wypowiedziach wielokrotnie powtarzał, że to rasa aryjska jest rasą panów i że to ona i tylko ona ma prawo żyć na ziemi. Mówił on o tym, iż inne rasy są po prostu brudne. To cytuję bezpośrednio jego słowa. Są brudne i zasługują na utylizację. Że to ludność żydowską i szeroko rozumianych
Słowian należy obwiniać za nieszczęścia świata, że ludy słowiańskie mają gorsze geny, są mniej inteligentne, że to między innymi przez nie zapanował na świecie głód, bieda, złodziejstwo i choroby. A gdyby Ziemia została opanowana przez Aryjczyków, to cywilizacja ludzka przybrałaby miano Edenu, biblijnego raju, gdzie każdy jest bogaty, zdrowy, szczęśliwy i spełniony. Wiem, że to, co mówię, jest bulwersujące. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to po prostu głupie, no ale Adolf Hitler, wiemy, jaką osobą był. Takie były jego przekonania i słowa. On wręcz Słowian nienawidził i chciał ich masowo eksterminować w obozach zagłady kilkanaście razy większych od Oświęcimia, których przerób miał wynosić ponad 100 milionów ludzi rocznie. Mówimy tutaj o masowej eksterminacji gatunku ludzkiego. I nigdy o tym nie możemy zapominać. Hitler nie widział przyszłości z niearyjczykami na planecie Ziemia. Zatem gdyby wygrał wojnę za sprawą Polaków, to po owej wojnie bardzo szybko obróciłby się przeciwko nim. Czyli przeciwko nam. I nie trzeba być fizykiem kwantowym, aby do tego dojść. Wystarczyło posłuchać jego wypowiedzi i oglądać działania. Hitler tak robił ze wszystkimi. No i za każdym razem, gdy kogoś potrzebował, podpisywał z nim pakty. Pakty, sojusze, pakty o nieagresji, o pokoju. Ale momentalnie, gdy przestawał kogoś potrzebować, no to w tym momencie traktował go z buta. Zawsze. Za każdym razem to był scenariusz odbity na kalce. Tak wyglądała cała polityka zagraniczna III Rzeszy. Hitler podtarł się traktatem wersalskim, potem podpisywał pakty z Anglią, na mocy których obiecywał, że Rzesza zaprzestanie podbojów terytorialnych w Europie. Nie minął rok od owego zobowiązania, no i podbił zbrojnie Czechosłowację, podcierając się kolejnymi paktami. Kolejnym z rzędu był sojusz Ribbentrop-Mołotow, zapewniający o przyjaźni Niemiec i ZSRR. Minęło parę lat, Hitler podtarł się owym porozumieniem, wypowiadając wojnę komunistom. Jestem w 100%, na 1000% stanowczo, bezapelacyjnie pewien, że po wygranej wojnie ruszyłby z Wehrmachtem zarówno na Włochy, jak i na przyjacielską Japonię, a gdyby tam byli Polacy, także i na Polaków. No tak by to niestety wyglądało. A czemu Führer miał takie podejście do własnych zobowiązań, do własnego słowa danego innym ludziom? To proste. Wszystko było uwarunkowane jego światopoglądem. Hitler uważał, że tylko on prowadzi rasę panów, więc zobowiązania względem innych, jak przypuszczał gorszych, były dla niego totalnie bez znaczenia. Słowo dane innym rasom, narodom, nie było słowem wartym uznania albo dotrzymywania. Zresztą, aby to zrozumieć, należy się przenieść na grunt słynnego cytatu z roku 1939, kiedy to w orędziu do narodu niemieckiego Adolf powiedział, cytuję, na w zasadzie po raz kolejny nie cytuję, bo słowo w słowo już nie pamiętam, ale parafrazuję, powiedział coś takiego, ruszajcie w kierunku Warszawy, palcie, mordujcie, gwałćcie, dopuszczajcie się wszelkich możliwych przestępstw i róbcie to najokrutniej jak to tylko możliwe. Pamiętajcie, Polacy to nie ludzie, więc tak ich należy traktować. Nie będziecie rozliczani z tego, co zrobicie. Te słowa Adolfa Hitlera odnośnie Polaków przytoczone w ramach cytatu widnieją obecnie, co ciekawe, na murach, na ścianach samego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tam ostatnio ten cytat widziałem, więc jeżeli ktoś jest z nieopodal, może sobie iść poszperać, z pewnością je znajdzie. I to właśnie te słowa dobitnie pokazują, jakim człowiekiem był Hitler i na ile pewne były z nim jakiekolwiek sojusze. Więc osobiście cieszę się, że nie doszło do paktów Ribbentrop-Beck, bo wyszlibyśmy na tym, jak Zabłocki na mydle. Kolejne pytanie, jak to jest być youtuberem? Dobrze? I drugie pytanie tego samego pana, czy myślisz, że wybory w USA zostały sfałszowane? O wyborach już się wypowiadałem nie raz, no i chyba nawet nie dwa. Moim zdaniem mogły być sfałszowane. Broń Boże, nie uważam, nie twierdzę, że były, ale mogły być. I system, który sobie wymyślili Amerykanie, jest nie do skontrolowania, więc z natury, jeśli nie da się czegoś skontrolować, to nie powinno się temu zawierzać i wybory powinny być powtórzone w klasyczny sposób. Wiecie, to nie jest tak, że my dokonujemy wyborów tak samo od setek lat, bo nie umiemy iść z postępem, nie ogarniemy komputerów, elektroniki, czy jesteśmy upośledzeni. No nie, po prostu system z komisjami wyborczymi i fizycznymi kartami do głosowania, połączony ze świadkami, inicjatywą oddolną i osobistym stawiennictwem,
przy urnie wyborczej, przy czym podkreślam kluczowe wraz z wylegitymowaniem się jako obywatel, no bo ostatnie wybory w Polsce także były bezprawne i łatwe do zakłamania, gdyż ludzie wchodzili do komitetów wyborczych w maseczkach i nikt ich nie prosił o dowody. W każdym razie, no tak było w moim przypadku, ja brałem udział w ostatnich wyborach, głosowałem, wszedłem do lokalu wyborczego, podałem losowy adres zamieszkania z głowy, dodałem kartę, wypełniłem, wrzuciłem, tyle. Kto głosował? Nie wiadomo. W każdym razie system stosowany dotąd od wieków jest kosztowny, zawiły, przestarzały, ale jednak ma pewną zaletę. Jest nie do oszukania. Ten system, który wdrożono w USA podczas ostatnich wyborów prezydenckich, z kolei był bardzo łatwy do manipulacji i do oszustw. I mnie jako wyborcę oraz ewentualnego obywatela tamtego kraju w ogóle nie interesowałoby, nawet w najmniejszym zakresie, to czy wybory były sfałszowane, czy nie były. To już sam fakt, że mogły być, już powinien być powodem do ich anulowania i przeprowadzenia w normalnym trybie ponownie. Odpowiadając na twoje drugie pytanie, jak być youtuberem, no cóż, no powiem tak, już potroszę na ten temat, niecelowo, no ale jednak troszeczkę na ten temat się wypowiedziałem na tym klipie. No i ogólnie powiem, że bardzo fajnie, choć rzecz jasna ma to swoje wady i zalety. Zalety są takie, że jest to po prostu przyjemne. Naprawdę, bardzo przyjemne. Fajnie jest mieć hobby, w którym człowiek się spełnia i sprawia mu to masę frajdy. Fajnie, że ludziom wokół się to podoba i że im także potrafi to sprawić przyjemność. Fajnie, że tworzę materiały filmowe, które, o ile YouTube kiedyś nie upadnie albo nie zamknie serwerów, pozostaną zarchiwizowane na kanale aż do mojej starości. Fajnie, że mogę się przed wami pochwalić fajną bitwą w World of Tanks, poopowiadać o ciekawostkach w innych tytułach growych, że mogę pobawić się nową produkcją, wam ją przedstawić w dacie premiery, że mogę po prostu luźno podywagować na różne tematy i komuś również to zadać wieka, sprawić, że będzie mógł pokontemplować, zastanowić się nad czymś albo czegoś dowiedzieć. To wszystko jest po prostu znakomite i rewelacyjne. Tak samo jak fakt, iż dzięki waszej szczodrości mam z tego dodatkowy profit w życiu realnym, a i środki właśnie na kupowanie nowych produkcji growych w dacie premiery. To są zalety, jest ich bardzo dużo. YouTube mnie napędza i daje mi powera w życiu realnym i mówię to w 100% na poważnie. Słucham czasem moich kumpli z życia realnego, jak narzekają, że nachodzi ich chandra, bo popadają w rutynę prostego jestestwa. Wiecie, ten słynny schemat: praca, dom, jedzenie, spanie, praca, dom, jedzenie, spanie, praca, dom, jedzenie, spanie. Ludzie ci czują się przybici tym, że nic nie wynika z ich życia, nic nie zmienią, niczego nie dokonają, nikt o nich nie będzie pamiętał. Ja prowadzę kanał od niemal 10 lat i to jest moja zmiana świata. Co prawda w skali mikro, no taka bzdetowata, również o mnie nikt po śmierci nie zapamięta, no umówmy się, bardzo szybko ludzie zapomną, ale mimo wszystko to mi daje masę spełnienia. Bo potrafię moją działalnością wzbogacić komuś dzień, nakłonić go właśnie do tych przemyśleń, o których mówiłem, przekazać wiedzę, troszeczkę fanu wprowadzić, efektem czego ciągle chodzę podjarany i jak ja wracam z roboty do domu, to zazwyczaj nie myślę o prozie życia, a z podnieceniem już się zastanawiam, już mi się trybiki w głowie przestawiają, jaki klip teraz nagrać, do czego zasiąść, z czego w ogóle, w jaki sposób to zrobić, a gdy kupię nową grę i stworzę już do niej intro, czy zaczynam na przykład nową serię, no to sama Bianka wie, jaki jestem uchachany. To są piękne chwile, jestem taki przepełniony adrenaliną wtedy. Oj, to jest super, chociaż rzecz jasna działa to w obie strony, więc jeśli dana seria się nie spodoba, no to także mój zapał gaśnie. Do tego dodajcie topniejące wyświetlenia spowodowane zmianą polityki YouTube'a, no i również hejterów, którymi raczej się nie przejmuję, ale też nie są niczym miłym. Najgorzej jest wtedy, gdy moja ilość zapału i pracy nijak nie przekłada się na odbiór klipu na YouTubie. Pamiętam, że chyba największy rozdźwięk i rozczarowanie pomiędzy jednym a drugim miałem przy okazji serii Top 10 gier z danego roku. Wiecie, ja to ciągnę od prehistorycznych czasów, od czasów mojego bardzo wczesnego dzieciństwa, zacząłem jeszcze na Commodore, teraz już leczę w czasach współczesnych, gdzie ja potrafiłem przy każdym klipie spędzić nieomal tydzień
tydzień takiej pracy w pocie i znoju, każdego dnia, dzień w dzień, ślęczenia przy ekranie, nagrywania audio, wertowania listy gier z danych czasów, zgrywania ciekawych ujęć, wideo, docinania, ustawiania, renderowania. Kiedy zapoczątkowałem tą serię, to byłem święcie przekonany, że tworzę po prostu wręcz takie epokowe dzieło, znakomitą i strasznie zróżnicowaną playlistę, która ma w sobie serce, sentyment, pot, łzy, radość, no wszystko po prostu w jednej pigułce. Uważałem, że to będą najlepsze filmy, jakie wykreowałem i w sumie dalej tak uważam. Jestem bardzo dumny z tej playlisty, to jest jedna z takich najfajniejszych, jakie do tej pory zrobiłem w całym życiu. Jestem naprawdę z niej dumny, no a klipy z niej są tak ciekawe, że sam czasem do nich zasiadam i powiem wam szczerze, ja je potrafię oglądać. I to nie chodzi mi, broń Boże, o to, żeby się spuszczać nad moją własną osobą. No nie jestem aż takim narcyzem, bez przesady. Cel jest zgoła odmienny. Po prostu mi się te filmy podobają. Lubię je oglądać. Są przyjemne, lekkie w odbiorze. A nie zwykłem oglądać tego, co sam nagrywam, bo raczej podchodzę do mojej twórczości dosyć krytycznie, z pewną dozą dystansu, dlatego, że zawsze się wszystko da zrobić lepiej, a ja bym chciał, żeby to było najlepsze, jak się tylko da. A jednak to najlepsze nie jest, no bo też na każdy film muszę poświęcić określoną ilość czasu. Czasami czegoś nie ogarniam w grze, potem się sam na siebie wkurzam, oglądając coś, coś przeoczę, coś głupio przejęzyczę i tak dalej, i tak dalej. No ale do rzeczy, bo troszeczkę odlatuję w inne tematy. Ja tworząc klipy top 10 gier z danego roku, byłem święcie przekonany, że tworzę również epokowe dzieło. No, a po zamieszczeniu nagle się okazało, że wyświetlenia są niskie, łapek w dół jest dużo, tych w górę jest stosunkowo niewiele, a ludzie, no ludzie zaczęli wypisywać, że idę na łatwiznę, skoro robię tak gówniane klipy. No i to jest właśnie wada bycia YouTuberem. Właśnie takie momenty, gdy ty jesteś strasznie rozradowany i podekscytowany tworzeniem czegoś, w co włożyłeś masę pracy, a potem napotykasz ceglany mur rzeczywistości, która miesza cię z błotem. Ale, co również warto zauważyć, nie to jest największą wadą bycia YouTuberem. Tak samo jak nie są nią zasięgi czy hejt, moim subiektywnym zdaniem, największą wadą jest to, o czym no mimochodem wspomniałem na początku klipu, czyli właśnie czas. Ja raczej jego brak. Ja wiem, że ciężko w to pojąć, no bo ludziom z zewnątrz może się to wydawać błahe. No jak, nagrać półgodzinny film dziennie to jest problem? No ale to tak właśnie nie wygląda. Żeby kanał działał, to naprawdę trzeba w to wpakować takie ilości czasu, że spokojnie można go nazwać pracą na drugi etat. Na to, co wy widzicie na YouTubie, czyli te 30 czy 40 minut klipu, jest jedynie czubkiem góry lodowej czasu, który ja musiałem spędzić, aby go wypuścić i wydać na światło dzienne. Czasem do klipu trzeba się wcześniej przygotować, czasem trzeba pod niego coś ustawić, podubać w programach i sprzęcie. Do tego dochodzi samo nagranie, skalibrowanie tytułów, odpisywanie na komentarze, tworzenie postów, robienie miniatur, renderowanie, tagowanie, opisy, transmisje na żywo, robienie intr, upload. No sporo tego. Efekt taki, że każdego dnia siedzę przy kanale minimum te kilka godzin i praktycznie cały jeden dzień weekendu, o czym już nadmieniałem. I jest to praca żmudna, bo czasem bywa tak, że przez 7 godzin człowiek siedzi przy PC-cie i tylko renderuje klipy. Docina, ustawia i tak dalej. Nie żebym oczywiście narzekał, to również broń Boże, ja to naprawdę lubię, tyle tylko, że doba przestaje mi się czasem sklejać. Powiem wam szczerze, no jestem człowiekiem żyjącym na pełnych obrotach, nie mam czasu się nudzić, bo zajwaniam jak mały samochodzik i to jest największa wada, bo fizycznie przez to brakuje mi czasu na to, co ludzie robią bez zastanowienia i automatycznie, czyli na życie. Ja w każdym dniu mam właśnie naupychane tyle rzeczy, że wręcz uciskam je buciorami. No i tak zazwyczaj nie dążę ogarnąć wszystkiego. Tak oto dla normalnego człowieka, załóżmy takie wyjście do kina, czy z kumplem na piwko, albo z drugą połówką na spacer, to drobnostka. No, wpadam na to teraz, zrobię to za 10 minut, no bo co to jest przecież za problem? Proste, proste. U mnie tak to nie wygląda i to nie wygląda już od wielu, wielu lat. Bo ja muszę znaleźć na to dziurę w harmonogramie, więc czasem dochodzi do takich idiotyzmów, że gdy chce do nas wpaść jakaś rodzina, to ja z nią się umawiam z 3-tygodniowym wyprzedzeniem, bo to jest jedyny wieczór, który będę miał wolny.
Nie mam przez to czasu na oglądanie niektórych filmów czy seriali, nie mam czasu na granie w gry poza kanałem, w ogóle tego już nie robię od bardzo, bardzo wielu lat. Wy mnie czasem pytacie, czy na przykład grałem w to. Sprawdźcie na kanale. Jeżeli jakaś gra się na kanale nie pojawiła, z automatu wam mogę odpowiedzieć, że nie grałem. Dlatego, że nie mam czasu grać poza kanałem od bardzo wielu lat. No ale póki co daję rzecz jasna radę, jest dobrze. No i suma zalet oraz wad działalności na YouTubie przeważa na rzecz tych pierwszych, więc no absolutnie nie narzekam, jest dobrze, idziemy do przodu. Inna kwestia, że po tylu latach działania w internetach to już po prostu wręcz nie potrafiłbym zamknąć kanału, zrezygnować z tego wszystkiego, czegoś by mi w życiu brakowało i byłaby to ogromna pustka, wręcz taka pustka nie do zapełnienia. Konkludując, ma to wady i zalety, ale jest super i polecam każdemu choćby spróbować. No bo to, czy ty się w ogóle wybijesz na tym YouTubie, wejdziesz na piedestał jakiejkolwiek popularności, to jest zupełnie inny wątek. W dzisiejszych czasach jest to potwornie trudno osiągnąć, dlatego że YouTube został nasiągnięty twórcami niczym dobra gąbka wodą. Dawniej było o ciupineczkę łatwiej, ale to nie zmienia faktu, że nawet gdybyś miał nie odnieść tego sukcesu, to jest to świetna zabawa. I powiem wam szczerze, chociaż ja tego sukcesu nigdy nie odniosłem, no bo to jest nisza, mój kanał jest niewielki, już raczej nigdy nie odniosę spektakularnego sukcesu na YouTubie, jestem tego w pełni świadom, to również nigdy nie żałowałem tego, co robię. I to nawet w pierwszym roku mojej działalności na YouTubie. Pamiętam, że jedną z pierwszych serii, no nie pierwszą, ale jedną z pierwszych serii na starym kanale było Dark Souls 1 Prepare to Die Edition, nagrywane w dacie premiery. I powiem wam szczerze, przez rok nagrywałem materiały z Dark Soulsa, między innymi z niego, no nie tylko z niego, ale między innymi z niego. Powiem wam szczerze, bez nadmiernego owijania w bawełnę, bez bicia, miałem po 8... po 12, czasem od wielkiego ćwieka wyświetleń na każdy materiał, a i tak się znakomicie bawiłem, bo zawsze miałem tą świadomość, że po drugiej stronie radio, mikrofalo, tele, duperele, odbiornika ktoś na ten klip czeka. Może są to nieliczni, może to jest naprawdę promil, ale jednak ktoś tam kurde jest. I sam ten moment, kiedy włączasz program do nagrywania i wiesz, że już musisz zacząć, to idzie w eter i musisz się przywitać, hej, cześć, Grzechu, siemano, no to jest po prostu ekstaza, to jest znakomite, to daje ogromną frajdę i każdemu polecam spróbować. Wyjdzie czy nie wyjdzie, to jest inna sprawa, ale choćby spróbować, bo naprawdę jest to coś bardzo przyjemnego i diablo fajnego. Tak bym to podsumował, tak więc widzisz, no podałem dosyć sporo wad, dosyć sporo zalet, nie jest to idealne, no ale jednak wychodzi zdecydowanie na plus. I tym pozytywnym akcentem się z wami dzisiaj pożegnam. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, bo chyba był dosyć długi, tak mi się wydaje. No jajec sobie wściekłym kunom odgryźć nie dam, ale chyba dosyć długi był. Tak czy inaczej, raczej nie inaczej. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także proszę o Patronite. Dzięki niemu zakupuję i nagrywam nowe gry. Hej ludziska, cześć!